To wielki dzień, tak niewiele rozumiem. Bóg człowiekiem, ja jego opiekunem. Czy ciebie to czasem nie zadziwiało? Wiara? Tak, tu jest miejsce na wiarę. Tylko czy ma wiarę, może dostrzec sens tego wydarzenia, że Bóg stał się człowiekiem, aby każdy w nim przyszedł się stać taki, jak on. Każdy jest wybrany, każdy jest powołany. Ty też, nawet jeżeli teraz nie dopuszczasz tego do swojego serca. Pamiętasz? Powiedział to Karol Wojtyła. Wybieraj. Jezus ciebie zna i kocha. Takiego, jakim jesteś. Cokolwiek uczynisz, wybierzesz. On nigdy cię nie odrzuci. Zawsze czeka. Nie musisz w to wierzyć, ale wiara nie boli. Nic nie ryzykujesz wierząc. Wiele natomiast zyskujesz. Wiara nadaje sens twojemu życiu, a nawet śmierci, która otacza cię we współczesnym świecie. Nadaje sens wszystkim wydarzeniom pod słońcem. Uzdrowienie w Jezusie Chrystusie dokonało się podczas twojego chrztu. Należysz do Niego. I to jest twoje szczęście. Chociaż być może teraz tego tak nie przyjmujesz. Sakrament pokuty leczy w tobie to, co słabo. Co puszczę utraciłeś, swoją niewinność, niepokalaność, przywraca godność. Eucharystia. Wszystkiego dokonuje On w miłości Ojca i Ducha Świętego. Zatem niech to spotkanie stanie się naszym wspólnym uwielbieniem Jego niepojętej, miłosiernej i nieskończonej miłości, tajemnicy Jego wcielenia, odkupienia i zbawienia. Jezus zwyciężył. On stał się człowiekiem, aby umocnić w nas dobro, a pokonać zło. Do niczego cię nie przymusza, nawet za cenę twojego cierpienia i swojego odrzucenia. Na modlitwie musisz otworzyć mu drzwi. On stoi i kołacze. Wejdzie dopiero wtedy, gdy mu otworzysz. Modlitwa. Codzienna szczera rozmowa z Bogiem. Jest źródłem twojego szczęścia. A celem wewnętrzny pokój, uczucie spełnienia, nadzieja i wiara w sens życia, które nigdy się nie kończy, a który znajduje spełnienie w Bogu. Czy wierzysz w to? Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak jesteś słaby. Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokonał innym przez ciebie. Zawsze wtedy rodzi się w tobie Bóg. Codziennie jesteś świadkiem Bożego Narodzenia. Na ołtarzu przychodzi i staje wśród nas to samo dziecię. Wyjdźmy mu na spotkanie. Niechaj dokona się Boże Narodzenie. Kiedy rodzi się Bóg, niech wśród nas nie będzie zimniej niż w tamtej stajni.